Załóż sobie słuchawki, posłuchaj, posłuchaj, posłuchajmy, posłuchaj, posłuchaj. Moja pani od muzyki zawsze mówiła to do całej klasy y, w drugiej osobie. Posłuchaj teraz. O, to 30 osób. Zajebiste. <gry> nie wiem Dobry właśnie. Dobry początek odcinka. Strasznie mnie to cringe'owało. pierwsze, a po drugie, y, podoba mi się to, bo to jest zresztą... Podoba mi się to. Metoda opisana zresztą w twojej książce. Inaczej. Nie, 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 nie w tej. Włam się do mózga. Naprawdę pisz w tą kawkę. To jest. kieliszek Z Alzacji. Naprawdę. I pomyślałem, że kawka w nim będzie smakowała. A, board, pa, a pan nie. Robert był w Alzacji, Robert Makłowicz? Oj, nie, 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 nie. Ja udawałem Cejrowskiego. ci, że się uspokoił, ja? ja? Z tym, ja się wych wychillował, jak to mówię, ja? Mm. Bo ja myślał, że to kogo może urazić, jak my próbujemy tą mm. gwarą, ja, pogodać, gwarą ja? językiem, jak nie językiem, no, jakaś frelka napisała, no, no. ja? A, a tyle pozytywnych komentarzy. Rych, tych fajnych. Ja, ja. Ludzi piszą, e, że, że trzeba gadać, że, że ja. trzeba pokazać, że wiesz. No zikier. Ja. Ja, no zikier, że się nie wstydzimy Śląska, ja? Ja. ja. Żeśmy jesteśmy dumni. I to mi się podobało. Jedna osoba by tylko napisała: Łoszę mi krwawią od tego skrygamalatia, raz lasia to pokoszny. Czyli to z Podlasia była. Ta osoba. A nie wiem. Czy ty masz świadomość tego, że my nagrywamy pierwszy odcinek, tenże właśnie odcinek, mm, od kiedy no była premiera? Nie no wiem, właśnie, tylko wiedziałem, że tak będzie, że. Ja myślę o tym cały dzień, żeby to powiedzieć, i ty włączasz nagrywanie, i pierwszy mówisz, ej, uczcijmy to, że to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy po premierze naszego podcastu. I tak miałeś naprawdę w planie zrobić? Tak, chciałem powiedzieć. Chciałbym... To powiedz, przepraszam, cofnijmy, to nie było tego. W Dobra. Radku. Tak? Czy ty masz świadomość, że dzisiaj e, powinniśmy mieć odcinek. E, jeżeli niespecjalny, to przynajmniej wyjątkowy. Mhm. Z racji Czemu? tego. No właśnie. Z racji tego, że wydarzyło się to. Co? To, co zapowiadałeś od 10 lat y, razem z Karolem Paciorkiem, znaczy w jego programie. A, tak. Było coś y, takiego. Tak. Wyszedł ten podcast. podcast wyszedł. Y, zaskoczyło wiele osób to, że to nie jest Marcin Prokop, mm -hmm. tylko Dawid Podsiadło. No tak. Powiem ci tak. Myślę, mnie że... nie zaskoczyło. Ja jestem osobiście przeszczęśliwy. No ja właśnie miałem tutaj popijając kawkę zapytać cię yy, co ty sobie myślisz po tej premierze? Myślę sobie tak. Myślę sobie, że nigdy czegoś takiego nie przeżyłem jeszcze. Bo... Grałeś w Stadion Narodowy. Tak, ale no tam wiesz, stadion. Stadionik właściwie to jest taki. Nie, tak naprawdę no takie przeżycie jak stadion, zresztą pewnie w trakcie dzisiejszego odcinka tam troszeczkę pójdziemy, mhm. w jakieś takie mhm. strony, może nawet. Yy, no to trwa przez dwie godziny, później bardzo długo nie możesz uwierzyć, że to miało miejsce, potem już w ogóle nie wierzę, że to się wydarzyło, i tak jakby masz tylko jakieś materiały i komentarze, które ci przypominają, że to jest. A jeszcze nigdy nie brałem udziału w czymś takim, co kiedy się zaczyna, to wiem, że będzie trwało, mhm. yy, gdzie zbiera się te, taka regularna. Yy, Grupa odbiorców, która mówi: okej, to mi się podobało, to mi się podobało mniej, tak jest moje zdanie, chciałbym widzieć tego jeszcze więcej. I nagle rozpoczyna się, mam wrażenie, że z dniem 11 lutego, kiedy wypuściliśmy nasz pierwszy odcinek podcastu pod tytułem Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączy na Amen, no, rozpoczął się jakiś taki kolejny etap. A Drodzy odbiorcy, dzisiejszym tematem naszego... pretekstem naszego spotkania jest temat Powiedz mi, jak piszesz książkę. A powiem ci, kim jesteś. A powiem ci, jak robię płyty. A, blisko. <laughs> Podoba mi się ten pomysł. Tak. Czyli ale jest Znaczmy jeszcze. Mhm. Część pierwsza. Część pierwsza? Tak. To jest a tytuł jak, pełen. Jaką planujesz drugą część? Druga część będzie polegać albowiem na tym, że... No tutaj... Będziemy rozmawiać my, przyjaciele. Tak. A ty po prostu grałeś w solówkę. A ja grałem czołówkę, przyjaciół. A, przepraszam, przepraszam. Ej, spokojnie. Okay. Ale, ale jest to podobało. Jestem taki Jimi Hendrix. Wiesz, że, Bo wiem, że to się już ukazuje, bo do tej pory wiesz, nagrywaliśmy to w taki sposób, że. A może nikt, wyjdzie. Nikt nie wierzył w tak, to do końca. To Więc teraz. Um, no nie wiem, nie wiem. Jeszcze tak połknąłem taki straszny kij w tyłku, od kiedy piję tą kawę w kieliszku, mhm. to czuję się jak lord brytyjski w tej bluzie sportowej Holandii. I, i nie wiem Holandia. czemu. Holandia. Tak, to jest Holandia. Właśnie coś, coś, coś mi obijało się o, o, o czoło, że, że, że znam te kolory. Z Karolem Paciorkiem kiedyś mieliśmy taki reveal, chyba się mówi po polsku, że nagle sobie zdaliśmy obaj sprawę z tego, że mamy takie same bluzy w szafie, ale on ma w innym kolorze, a ja miałem koszulkę rezerwową, więc jestem takim jego zawodnikiem rezerwowym w internecie. No to teraz Karol, Radek gra pierwsze skrzypce w tej piłce. Myślisz, że on musi, że będzie czekał? Jak raz w roku pozwolisz mu przyjść na rozmowy? No, co prawda cztery godziny, ale raz w roku? On ma, teraz co tydzień tak. rozmawia. dam normalnie. Krócej, ale co tydzień? Mam mówię, no no. Szybko. Chciałem zrobić taki krótki y, segment pod tytułem worek pełen przygód. Mm, tylko już nie chciałem puszczać pełnej y, czołówki, żeby nie zmarnować zbyt dużo czasu, który absolutnie marnuje teraz, mówiąc o tym, że puściłem tylko pół czołówki do, dżingla, y, do segmentu, przepraszam, y, worek pełen przygód, a propos plątaniny języka i tego, że dzisiaj nie jesteśmy sobie, się w stanie wysłowić, co też dobrze pokazuje sobą. Nie chcę tego zrobić. Dobra, koniec. Chodzi mi tylko o to, że rano, kiedy wszedłem do budynku, w którym mamy studio i jest tam przemiła pani Alinka, która pracuje tam na recepcji i zauważyłem, że pani Alinka zmieniła fryzurę i bardzo mi się ta fryzura podobała. I chciałem jej to tak dobrze powiedzieć i będzie powiedziałem... I, 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 i to zabrzmiało jakoś tak Dzień dobry, pani Alinko, ja... Włosy! Włosy. Ja nie chciałem, nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy taka uwaga jest na miejscu, ale y, chciałem powiedzieć, że, są, y, że ma pani piękną fryzurę, nowe włosy. A pani Nienko powiedziała: Dziękuję. I to, co ja powiedziałem, zabrzmiało dokładnie tak. O, ja nie tak. wiem, czemu powiedziałem w trzecim wyrazie: Włosy! <noise> Dzień dobry, panie... Włos! hey! <noise> I ci ludzie podcast prowadzą. Zarąbiste. Nie, ale wiesz, co, rzadko. W sumie nie wiem, czy tak było w... wcześniej, kiedy nagrywaliśmy, ale wydaje mi się, że. Jeszcze nigdy tak blisko rozpoczęcia nagrań nie byłem, jeszcze nigdy stosunek przebudzenia do rozpoczęcia nagrań nie był tak blisko. Czyli chciałbym przetłumaczyć, że chodzi o to, że dość wcześnie dzisiaj zaczynamy nagrywać. Tak. <grywa> Okej. Okay. tytuł. Jaki tytuł jest dzisiejszego odcinka? Mniej więcej był taki. Jaki? Powiedz mi jak piszesz książkę, a powiem ci jak nagrywam płytę. Właśnie. Bo... Część pierwsza. Część pierwsza, bo <coughs> część druga będzie taka, yy, co dokończmy. Właśnie. właśnie o tym mieliśmy A co powiedzieć. będzie część druga? 20 minut później. później tak później. Powiedz, jaka będzie część druga, bo ty y wiesz. Okej. Okay. Y Wiadomo, że ta perspektywa, kiedy będziemy mówili o tym, jak każdy z nas pracuje, jest w pewien sposób yy, taka przekłamana, no bo pytam ja, przyjaciel, ciebie, przyjaciela i ty, przyjaciel, w drugą stronę, więc Prawdopodobnie niektóre rzeczy mogą być dla nas oczywiste, albo. Niektóre rzeczy już wiemy, niektórych byliśmy świadkami. Tak. I być może kogoś ten temat zainteresuje i jest. Z jeśli... naszej perspektywy, takiej tak. intymnej prywatnej. Absolutnie. I jeśli pojawią się pytania na ten temat, to prosimy o ich zadawanie na naszej Richtig grupie ja. na Facebooku. Ja, zapraszamy do grupy. Stajna. Richtig grupa. Ja. ja tam własnoręcznie dodaję nowych członków mhm. bądź też wyrzucam ich. Jeżeli to na prawda. przykład złamią regulamin. To prawda. Kończąc temat. Richtig Grupa. Tam można zadawać ewentualne pytania do tego odcinka. I jeśli tych pytań pojawi się na tyle dużo, że wszyscy dojdziemy do wspólnego wniosku, że jest sens, aby zrobić taki odcinek, tylko po prostu zrobimy, prawda? Zgadza się. To zależy od Was i od tego, czy w ramach dzisiejszego spotkania z redaktorem Radosławem będę w stanie wyciągnąć z niego wszystko to, co chcielibyście z niego wyciągnąć na temat właśnie procesu powstawania ksiąg. Mm. No to prawda, ale ja chciałbym. I Wicewan i Windiesel. W każdym tak. razie, jeśli chodzi o sprawy związane z twoim warsztatem, to ty sam wiesz, i to nie jest rzecz udawana nas się na przykład. studio. W sensie co się nazywa studio? Powiedz w warsztacie. Mm. Wy nie mówicie warsztat na to miejsce, gdzie się nagrywa piosenki? Studio. <laughs> Przedziwnie w moim regionie się mówi zupełnie inaczej. Okej, okay, nieważne. W każdym razie. Chodzi mi tylko o to, że ja mam nieukrywaną, szczerą ciekawość względem tego, jak to wygląda u ciebie. Dawid, yy, przyniosłeś, będąc młodym artystą, już yy, kolekcję wielu płyt, które leżą tutaj na stole. Jakbyś mógł Państwu pokazać i mi też. Oczywiście. To są płyty. Moi drodzy. Mm. To się wkłada gdzieś, tak? To się, to się otwiera tutaj? Czy to się tak. całe wkłada nie, gdzieś nie, do jakiegoś miejsca? To, to się jest... tak jakoś. Nośnik, CD. W płyty to są takie rzeczy, które ty robisz. I teraz powiedz mi sytuację taką. Mamy tutaj na tejże płycie. Yy, płycie taki... Dawida podsiadło. Nie jesteś precyzyjny, mm. to powiedziałbym, że robię rzeczy, które znajdują się na tej płycie. Nie, nie odpowiadam za produkcję tej płyty. Patrz, mamy tutaj takie rzeczy, yy, rzeczy takie piosenki jak jeden. 2 wykrzyknik, h, kropka, a, kropka, p, kropka, p, kropka, y, wykrzyknik, 3 nieznajomy, 4 trojkaty i kwadraty. Hmm, ciekawe, znałem tą piosenkę pod innym tytułem, 5 elephant, 6 witane, Witane. 7 no, 8 a, im searching, 9 bridge, 10 no part 2. Zanim przejdziesz dalej, ciekawą rzecz zrobiłeś, ponieważ jakby odnosząc się do mojej płyty, wymieniłeś po prostu utwory, nie? I to jest zabawne, bo wczoraj czytałem recenzję Twoich książek, niektórych, i jedna recenzja polegała na tym, że był taki wstęp, który uzasadniał, dlaczego ten pan będzie mówił o Twojej książce. Rozwinięciem tej recenzji była wymi wy było wymienienie wszystkich rozdziałów, jakie są w książce. <laughs> Autentycznie. I ostatni kapit to było bardzo polecam książkę, y tak ona wygląda. To po co czytać tą książkę już? To jest tak, jak ja teraz przeczytałem te wszystkie jej utwory, to już po co ich słuchać? Dlatego w Empiku, na przykład, y albo w jakimkolwiek innym sklepie muzycznym, płyty, jak są stawiane na półkach, mm -hmm. to są stawiane przodem, kochani. Bo wtedy zakrywasz tytuły utworów. Właśnie po to, żeby człowiek. I jak. On może ją obrócić, ale procentowo to jest 97% osób, nie obróci tej płyty. Bo jeżeli ją obróci i oni sobie przeczytają tytuły w sklepie, to szansa na to, że kupią płytę maleją. No tak, bo to jest tak, jakby już ją przesłuchali. Bo już ją przesłuchali. Dobra. Rozumiem, że teraz już jest 10 piosenek tutaj. Czy to było tak, że większość tych piosenek powstała w Twojej głowie, zarówno jeśli chodzi o taką melodię w takim znaczeniu, nie wiem czy dobrze używam tego słowa, że to jest takie na na na, na sposób w jaki dośpiewasz. No, tak, to była jakaś melodia. No. Okej. Okay. Mm, I większość słów też była w twojej głowie. Hmm. Wodociągi kielce. <grym> Pytasz mnie? Pytam ciebie. Redaktora podsiadło. Tak. Podsiadłem, przepraszam. <grym> czy mm. Większość spośród tych utworów, zarówno jeśli chodzi o melodię, tak, taradam, i, teksty. i teksty. była w mojej głowie, tak. Ale kiedy? No, kiedy. Zanim <laughs> Wczoraj, to zrobiłem? No, no nie, po tym, kiedy zrobiłeś. No. Po tym, kiedy zrobiłem, była. <laughs> nie wiesz o e... Jak ktoś nie. będzie miał pytania do tego cika do części drugiej, to naprawdę gratuluję wytrwałości. <laughs> Powiem tak. Czy. Znaczy... Mam się odpowiedź na takie pytanie, tak? No tak, był, było tak. Melodie i, i, i teksty były i na w mojej głowie. 30 sekund temu, czy minutę, nie można było powiedzieć, tak było. Tak było, tak było. Tak było. Myślę, że po prostu szukasz. Dziury w całym. Nie, czego nie. Ja... Pytanie, pytanie, było, odpowiedź. Było, było Seria było. krótkich pytań, odpowiedzi. Było, przepraszam. To, co jest dla mnie najbardziej fascynujące i, i czego zupełnie nie potrafię objąć moim małym rozumkiem, to jest to, jak sztukę, bo tak trzeba to określić. Robi się tak, że ją zamieniasz z myśli na płytę. Rozumiem. To pytanie rozumiem. Jakby znikąd. Mm -hmm. I to jest dla ciebie szokujące. Tak. A ty masz, okej, okay, ja, ja mam myśl, dlatego to mnie ciekawi. Okej, okay, badam to. A człowiek, mm -hmm. badacz. A Radek Kotarski badacz. A u mnie mm -hmm. to jest tak. Stoi przed lustrem w łazience. Mm -hmm. Robię tam jakieś poranne, higieniczne rzeczy i, i mam coś takiego. I myślę. <śmiesz> śmieszne. Takie nie w moim klimacie, ale, ale w sumie jest coś w tym. Okej. Okay. U mnie trudno jest zaplanować, trudniej, może nie trudniej. I też każdy artysta jest jeszcze inny. To jest ale przejebane. ja Ci nie pytam o przegląd rynku, hopie. Dobra, o mnie. Ja cię pytam jak się u ciebie fedruje, na A twojej grupie. U mnie jest tak, że, że, że ciężko to przewidzieć. Yy... Kiedy będę najbardziej zadowolony, tak jakby to może być tak, że jeżeli zmuszę się do siedzenia po 8 godzin w studiu przez cały tydzień, mhm. no to będę miał jakieś efekty tej pracy. I Ale... czysto teoretycznie jest to możliwe u Ciebie, żeby tak zrobić? Tak, tylko że to jest bez sensu, okay. bo, bo to mnie męczy i zniechęca. A miałeś kiedyś tak w historii, dlatego chciałem, żebyś wziął swoje płyty, mhm. że na przykład jakaś piosenka albo jakaś część płyty dokładnie tak powstała, że na zasadzie hej. Musimy dopchnąć jeszcze jeden utwór. I wiadomo, że nie zrobicie źle, tylko on jest potrzebny na gwałt. Mm -hmm. No, płytę Curly Head zrobiliśmy trochę w, w taki mm -hmm. sposób, że y, to tu też. przodem, dobrze? dobrze? Do kamery ewentualnie. I pokażę też dla y, y, słuchaczy podcastu do mikrofonu. Pokażę? Dobrze, tak, mówi. Mogli... Tylko nie, nie, nie tyłem, żeby, żeby nie zdradzić tytułów. zawartości. Tak. Y, znaczy piosenek. Piosenek, tak. I ona była zrobiona, płyta Curly płyta Heads. Curly Heads powstała faktycznie. Yy, znaczy, po pierwsze, dużą różnicą yy, w procesie tworzenia tego albumu yy, od moich solowych albumów jest to, że to jest płyta zespołu, yy, mm. a nie płyta jakby wokalisty. Yy, zespołu o nazwie? Curly Heads. A, ok. Yy, I to jest, yy, to, to jest duża różnica. Jakby proces tworzenia płyty bendem, a proces tworzenia płyty yy, po prostu prywatnie. Bo się będę. Be przez E, natomiast przepraszam EU na końcu. Mhm. Najmocniej. Oczywiście. Zamykamy się na miesiąc, y, chyba y, to był kwiecień, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Na salce naszej prób. Spotykamy się tam najczęściej, jak to jest możliwe i wydaje mi się, że to były spotkania faktycznie codzienne i po prostu wymyślamy piosenki. I to, mhm. to jest w ogóle bardzo przyjemny moment. To jest, to jest super. To był super czas. Bo jest pięć osób w zespole. Każdy coś tam przynosi na te próby. Do jedzenia? Do jedzenia, do picia, ale bardziej mi chodziło też o dźwięki. Okay. Ktoś wymyślił fajną partię basu, ktoś ma fajny beat, ktoś ma fajny riff na gitarze. I u każdego to trochę tak powstawało, tak jak powiedziałeś a propos muzyki przy. Lustrze, lustrze, że to jest, są takie skrawki rzeczy, które wy potem zbieracie, tak? Tak. Ciekawe bardzo. A no powiedz i... mi jeszcze tylko jedną rzecz, przepraszam, a i, i, i w kontekście twojej mm, solowej kariery, ale też w kontekście Curly, czy to jest zawsze tak, że muzyka poprzedza słowa? Każdy jeden artysta, którego zapytasz o to, opowie ci inną wersję. A ja pytam ciebie. A ja odpowiem ci tak, że u mnie najpierw zawsze jest yy, muzyka. Wow ale to wynika z tego po prostu na czym ja się skupiam w muzyce dla mnie zawsze tak było i to jest konsekwencja tego że dla mnie najważniejszą informacją którą ja której ja w piosence i w muzyce generalnie szukam jest melodia. Bo dla mnie to jest tekst piosenki. Mhm. Niezależnie od tego, jaki, jakie słowa zostaną użyte, by, by o tej treści poopowiadać. Ja, nawet rozumiejąc tekst i nawet mając w stosunku do niego jakieś obiekcje, jeżeli on jest położony na autentycznej, prawdziwej i ważnej melodii, mhm. to to, to trochę mam taki rozstrój, że to nie jest o tym piosenka, o czym tekst mówi, że jest. Okay. E, dowód na to jest taki, że słucham piosenek w językach, których nie znam, mm -hmm. jak na przykład rosyjski czy niemiecki. Ostatnimi czasy algorytm wyszukuje mi też takie utwory, bo, bo spędzam jakby autentyczny czas słuchając tych utworów. Mm -hmm. I nawet nie szukam jeszcze, yy, to, to będzie etap i, i, i kiedyś sobie przetłumaczę te rzeczy, ale na razie to nie jest mi w ogóle potrzebne, bo ja doskonale wiem, o czym jest ta piosenka. Ok. Przez to, że melodia mi to mm -hmm. tłumaczy. I, I tak samo ja pracuję. Dla mnie melodia jest najważniejsza w piosence. Yy, niekoniecznie to musi być wokal, nie zrozumcie mnie źle, bo słucham też instrumentalnych utworów, a tam też te melodie są. Yy, chodzi mi o, o melodię. To jest najważniejsze, dlatego ja od niej zaczynam. Jeżeli mam dobrą melodię, mm -hmm. to jestem w stanie napisać tekst, który tę melodię obroni. Ja niestety. Nie znam dobrze tej terminologii, więc musisz mi wybaczyć, kiedy mylę melodię z muzyką. Bo melodia to jest to, w jaki sposób ty intonujesz wyrazy śpiewając, tak? To jest melodia? Czy melodia to jest nie, ten? To, 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 te, 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 te podspodem. Barwa. Yy, melodia to jest. Barwa to jest yy, na, na ścianie. Yy, kolor yy, ściany to jest barwa. I nie udawaj głupszego niż jesteś. <laughs> bo cię prasnę! No, ci mówię tego po prostu, mówię ci na nominalnie. Czy się im podnosisz? Pytam się, no, chodź tu, pytam się. No. Melodia. melodia to jest ścieżka, którą idzie opowieść w piosence. Co? Nikt tak chyba nie rozumie tego słowa. Jak gdzie ona idzie? Dobrze, zaprezentuj ci, czym jest melodia na przykładzie. Proszę, przykład. Patrzony w białe snopy światła, późną nocą pod prąd. No i co zaś, to było zaśpiewane piosenka. To, to była, była melodia bar... piosenki. Okej. Okay. To teraz mi bar... barwę pokaż. To pokażę ci. Yy... Dwa fragmenty. Mm -hmm. I jedne się będzie w nich różniło, to barwa. Barwa. Patrzony biały stopy światła. Późno no Badbrand. Krzysztof Cugowski. Porównaj się z tym, co wcześniej zrobiłem. To jest druga. Dobrze. Czyli to jest. Ja bym to powiedział, że to jest głos inny. Barwa głosu inna. O, O, widzisz, o. czyli jedna barwa. <śla> Dobrze. Barwa, nie barwa, kolor nie ściany. Odpocznij ode, mnie, odpocznij ode mnie. Ty zacząłeś od, od tego pierwszego momentu, więc ja też od niego zacznę. Moją pierwszą kropeczką w moim notatniku jest kropeczka pomysł. Napisałeś już parę książek. To nie jest twoja pierwsza książka. Mówię, mówię, tak, to nie jest twoja pierwsza książka, mówię o inaczej. Trzy wydałem, pięć napisałem, bo napisałem dwie do szuflady książki. Masz dwie w szufladzie książki? Tak. Ile mają stron? pierwsza z tych książek, mogę powiedzieć, bo to nie jest jakaś wielka tajemnica, ja po prostu odstąpiłem od produkcji tej książki do końca, była taką książką od dniach tygodnia. To mhm. znaczy ja brałem na przykład na warsztat... Czyli um... siedmioczęściowa. Siedmiorozdziałowa, można powiedzieć, mm -hmm. tak? Bo my odróżniamy w literaturze rozdziały od części. Mm, w każdym razie, jakbyś no chciał... Ja nie mam rozdziału pierwszego, na przykład płyty, nie? No ja nie? Pierwszą płytę. Ja ci powiem tak, dwie ścieżki ci powiem. Yy, pierwsza będzie się dotyczyła rozdziału, druga części. Pierwsza, uwaga. Teraz, jak, jak rozdział jest? Rozdział na przykład jest, Radek, ale o co ci w ogóle chodzi? To jest rozdział? A teraz część? Myślałem, że opisujesz... Yy... Moje nieustanne <c Kristin za spreadsheet> stosunek do ciebie. <Epeless> nie, nie, nie. Okay. Tak się nazywa rozdział, naprawdę, w tej książce. Yy, a część to jest część pierwsza. To jest część. a ten rozdział jest w części pierwszej. Okej, okay, czyli jakby rozdział się zawiera w części. Tak. tak Dziękuję. Tak tak, tak, tak. Wolałem tutaj, bo, bo tam wcześniej dopracowaliśmy. A tytuł książki. Gdzie to jest? Yy, tytuł książki jest zarówno, to jest bardzo ciekawe, bo jest zarówno z przodu, jak i z tyłu. Widzisz to inaczej niż u nas. Mhm. Yy. No U nas tak. jest tylko z przodu. Okej, okay, to ciekawe. U mnie jest jeszcze w środku raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. To myślisz, że ludzie, którzy czytają książki, mają słabą pamięć, że tyle razy pokazujesz tytuł? Ja wolę, żeby ten tytuł się opatrzył. Yy, mm. Lubię, kiedy ten tytuł po prostu no wyjdzie. Rozumiem też, dobra. Yy, Wracając do tego tematu. Chodzi mi tylko o a to, A kiedy? Że... Yy, będę mm. przerywał. Mm -hmm. W którym momencie yy, pracowałeś nad nią? Między, między którą a którą? Czy to była pierwsza, czy to ostatnia? To ja wiem być, że nie. Y, W ogóle moja pierwsza książka. Czyli to była pierwsza książka. Tak. Chciałem mieć taką książkę, która zabierze kogoś w podróż po różnych dziedzinach wiedzy, po historii, psychologii, biologii, medycynie, językoznawstwie, że na przykład bierzemy poniedziałek i, i wszystkie skojarzenia wokół tego budujemy, że na przykład mówi się że jest szewski poniedziałek, nie, że, że tak pierwsze słyszę. <laughs> Okej. Okay. I, I na przykład niektórzy ludzie mówią że szewski poniedziałek. Słyszałem kłaski, ale nie, no to to ładniej byś powiedział, że szewski. E, Ciekawe. Ja dojechałem do piątku akurat w tej książce, mm -hmm. więc to kawał książki została mi tego sobota o, piątek, i niedziela. O, piątek, mm -hmm, no ja... Znaczy rozumiem, dlaczego na piątku przerwałeś po prostu. No, tak, już po, w ciągu potem. Wciągnął cię po prostu melanż. Mm -hmm. Tak, bo w ja ogóle to wszystko jak empirycznie chciałem odnieść. W każdym razie a propos pomysłu, w poniedziałkowy, nie, poniedziałkowy, chciałem powiedzieć poranek wielkanocny, kiedy on jest w niedzielę, Dobrze, że ja pisałem książkę od dnia jak tygodnia. Fantastycznie. Tak. To, mm, no, czy wiem, w wiemy no, razie nie wydało się. <laughs> tak. Zawierała mnóstwo błędów. <laughs> Chodzi mi o to, że mm, w niedzielę w Wielkanoc się obudziłem, otworzyłem oczy i pomyślałem nic bardziej mylnego. To jest książka, którą napiszę. I jestem w stanie skreślić całą swoją pracę dwutygodniową, trzytygodniową, bo samo pisanie zajmuje bardzo krótko ogromnie dużo zajmuje przygotowanie do tego, żeby, żeby coś napisać, więc sytuacja, w której ja napisałem trzy czwarte książki w dwa tygodnie, nie jest czymś niesamowitym, mm -hmm. bo to jest już po prostu formułowanie zdań. Mm, I wtedy do, doszedłem do takiego wniosku, że moją pierwszą książką, biorąc pod uwagę ten catchphrase, jakim jest nic bardziej mylnego, dużo lepiej zadziała coś, co będzie obalało mity, bo zdałem sobie sprawę z tego, że w toku pisania książki od dni, dniach tygodnia, najprzyjemniejszą częścią było dla mnie to, kiedy była utarta informacja ja powiedziałem, nie jest tak. Dlatego, że są jakieś argumenty. I tak właśnie okay. powstała ta książka, Oś. która się tam odnosiła do tego, że Napoleon nie był niski i taki, tego typu rzeczy, które obalają takie utarte mity. Czyli błędny założyłem, że u ciebie to musi się narodzić yy, z fabryki logicz, logiki. Yy, yy, liryka, liryka, o, skliwa słowa. dynamika. Angelologia i dal. Wymyśliłeś teraz tą piosenkę? Nie, to jest Grzegorz Turnał. Mm, czy ja bym powiedział słowo angelologia kiedyś? Z własnej woli. <laughs> e, mój e... drogi. Czy, ale widzisz, obudziłeś się, to też było natchnienie. O to chciałem zapytać. To jest moja druga kropeczka. O, natchnienie. natchnienie. I znak zapytania jest. Czyli natchnienie. Bo chciałem się zapytać, czy y, w mojej wyobraźni Twoja praca była właśnie zawsze taka, że, że widziałem kowadło, widziałem błysk stali, widziałem Mieliś ciepło, nie, widziałem takie. żar. Widziałem ciebie, który siedzisz i jest i wpatrzony w dal. Masz, masz tak, jak, jak są te memy, gdzie ktoś robi trudne obliczenia, że widzimy te mhm. liczby. Piękny umysł, Piękno prawda? Umysł. No. Dokładnie. Dutem ciepie. Dutem ciepie, dokładnie. Mm. I że... że to wymaga dużego skupienia, koncentracji, że tam jest kawa, że tam jest, są suplementy, diety, że, że ty musisz być top form. A nie, nie wyobrażam sobie, że to jest y, też taka romantyczna wizja sztuki, czyli budzę się i mówię. Jest bardziej mylnego. Mhm. Y, I to jest super, że też tak masz, bo wiesz, rozumiesz w takim razie dokładnie, jak, jakie to jest przyjemne uczucie, kiedy po prostu coś w tobie wykiełkowało. I, mhm. i to jest oczywiście konsekwencja. Wielu godzin przemyśleń, pracy. To nie jest tak, że po prostu się budzisz i nagle masz pomysł. Chociaż czasami też może się tak zdarzyć, ale to jest piękne uczucie. To jest uczucie wolności, moim zdaniem. To prawda. Absolutnie. I... Ja to czuję w nosie, wiesz? W nosie. Ciekawe. Kiedy, kiedy doświadczam. Czy czujesz, że na przykład melodia weszła albo. To inaczej pachnie wtedy powietrze. Wow. Niezwykłe. Pachnie elektryzująco. Więc dalej okay. chodzi mi tylko o to, jest tam pierwiastek racjonalności. Ale na pewno było tak, że, że poczułem to, tym bardziej, że jest, też, jest rzecz, która może Cię zaciekawić albo naszych kochanych radiosłuchaczy, że ja miałem przez 4 na 5 książek napisałem w taki sposób, że musiałem wyjechać z kraju, gdzieś bardzo daleko, na długi czas po to, żeby tam pisać. Więc ja mam o tyle problem, że wiesz, że na przykład kupuję sobie jakiś pobyt na miesiąc, półtora miesiąca, dwa i ja w to jest mój slot na to, żeby napisać książkę. Więc kiedy ja w międzyczasie doszedłem do wniosku, że napiszę inną, to widziałem, że już teraz się muszę naprawdę pospieszyć. Mm -hmm. Ale ostatecznie to było dowiezione i było wszystko w porządku. Natomiast wracając do natchnienia, zastanawiam się, czy ty jesteś w stanie w kontekście pisania, yy, pisania książek, pisania yy, piosenek, oddzielić coś, co usłyszałeś kiedyś, melodię, inspirację od kogoś innego. Z tym, co powstaje u ciebie w głowie. Bo wiesz, ja na przykład, jako nieświadomy odbiorca piosenek, nucę sobie czasami rzeczy, które absolutnie nie są mojego autorstwa. Więc, jak ty radzisz sobie z tym, żeby nie zrobić melodii z czegoś, co już istnieje? No ależ, Radku, wszystkie melodie już yy, były. Yy, w dzisiejszym świecie. Wiesz, gama jest bardzo ograniczona. Mamy zaledwie 12 dźwięków, których używają wszyscy ludzie na tej planecie. Faktycznie wymyślanie melodii jest yy, tym, co odróżnia. Bo jeśli chodzi o rodzaj bitu czy, czy pochód harmoniczny... No, Już nie będę pytał, co to jest, ale rozumiem, jest prostu, że to są jakieś rzeczy. Szanse na to, to są tak elementy, na które składa się piosenka. Yy, no szansę. Pochód? tam jest jakiś pochód, tam ktoś idzie. Ja, tak, bo tak. Nie, no, A radźmy... to jest dużo? Taka ekipa? Czy stado? Co to idzie? Dobrze, wracamy, wracamy. Chodzi mi mhm. tylko o to, że... No, no, na pewno widzieliście takie filmiki, gdzie ktoś mówi zagram teraz 20 wielkich przebojów na czterech akordach, U... tak, nie? tak Tak, tak, tak. No, no właśnie. Co prawda to jest często uproszczone, bo... Artysta oryginalnie, jakby ma świadomość tego, że to są cztery najpopularniejsze akordy następujące po sobie, więc on doda akord przejściowy, on mhm. coś tam wyciszy, on doda inny instrument, on coś popsuje, ale faktycznie jakby większość tych rzeczy da się potem uprościć i zagrać na czterech akordach, Rozumiem. nie? No, więc tutaj nie szukasz oryginalności. Oczywiście zdarza się tak, że śpiewam coś, myśląc, że to wymyślam. I nagle zaczyna mi to brzmieć jak coś innego. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Dosłownie wczoraj miałem taką sytuację, że zazwyczaj zresztą jak wracam do mojego domu, do Dąbrowy Górniczej, to mam tam takie pianinko, na którym wymyślałem zawsze piosenki. I, i, I to ma dla mnie jakiś taki magiczny klimat. Ja uwielbiam tam komponować, mhm. więc faktycznie przez cały dzień, jak tylko byłem w domu, to siadałem i, i ulepszałem tę melodię, którą wymyśliłem. I cały czas. Dziwnie znajomo i niepokojąco znajomo brzmiała mi końcówka tej melodii i stałem później, już mieliśmy wyjeżdżać do, do Warszawy, a ja przez jakieś 15 minut nie mogłem sobie, bo byłem bardzo blisko znalezienia tego, co mi przypomina ta melodia. Okazało się, że była to piosenka zespołu Myslowic pod tytułem Ukryte i końcówka tej, tej mojej melodii była faktycznie końcówką refrenu Myslowic. Mm -hmm. więc I co się to tak. zrobiłeś? Co ty z tym zrobisz? Porzucasz po prostu. Okej. Okay. Czy kiedyś w swoim życiu, a być może to pytanie powinno brzmieć, kiedy w swoim życiu, mm -hmm. pomyślałeś, że będziesz pisał książki? Czy, czy to było coś, o czym marzyłeś? Czy to było coś, m, do czego się przygotowywałeś zawsze mentalnie, że to się kiedyś wydarzy? Czy raczej to było coś, co mówisz, może napiszę o tym książkę, bo chciałbym coś powiedzieć i potrzebuję przestrzeni, żeby to zrobić? Jak to było? Mm -hmm. Zacznijmy tylko, zróbmy taki. Zróbmy takie zastrzeżenie dla osób, które nie znają mojej w cudzysłowie twórczości, że ja nie piszę książek fabularnych. Mhm. Więc to są książki typowo praktyczne, które odnoszą się do jakiegoś rodzaju umiejętności albo, albo części wiedzy, która może być przydatna w życiu. I to zastrzeżenie jest nieprzypadkowo poczynione, że powód, dla którego ja w ogóle się zajmuję tym, czym się zajmuję, zasadza się w takim zdumieniu. I to jest dobre słowo, że istnieje cała masa rzeczy w życiu, co do których my nie myślimy o tym, że one są umiejętnościami, albo rzeczami, które można w jakiś sposób poprawić, i przez co tego nie robimy. Wiesz, są takie oczywiste sprawy, jak to, że ktoś gra na pianinie, albo gotuje, i on może robić to lepiej albo gorzej. I on wie, że jak mu to słabo wychodzi, to istnieje cała masa sposobów na to, żeby poprawić tę sprawę. Natomiast w momencie, w którym my mówimy o fundamentalnych dla nas rzeczach, jak spanie, uczenie się, pracowanie, mimo że te wszystkie rzeczy zajmują nam absolutnie większą część życia i dalece większą niż granie na pianinie, to my nie traktujemy ich jako umiejętności i ich nie poprawiamy. Ja uważam, że książka jest takim czymś niezwykłym, że, że ja mogę na chwilę kogoś wyciągnąć, mm, wyciągnąć z normalnego życia i w momencie, w którym na przykład bym nagrał, Książkę, książkę w formie wideo i opowiedział o tych wszystkich nowoczesnych metodach zapamiętywania informacji, to boję się, że one by utknęły w takim szumie informacyjnym i, 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 i nie zabrałbym kogoś tak usiąść i chwilę o tym pomyśle. I to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, i od samego początku postawiliśmy sobie tutaj zupełnie sprawę jasną w tym podcaście, że nie będziemy owijali w bawełnę. Ja chciałem. Żeby to było moje źródło utrzymania. Po to, żebym mógł pisać następne książki. I to były te główne powody. Niestety są one bardzo racjonalne i nie mają nic wspólnego z natchnieniem i jakimiś pięknymi myślami, mm, które spowodowały, że ja dzisiaj przede wszystkim siebie przedstawiam jako popularyzatora wiedzy w formie książek przede wszystkim. Mhm, mh, mh, mh. Fajnie. Za długo gadałem, przepraszam. Bardzo fajnie powiedziałeś. Nie, nie przerywałem ci, bo, bo to, to było dobre. Mm. W trakcie tych, tych, tych przemyśleń moich na temat tego, czym zajmujesz się na co dzień, właśnie pojawiło się też takiego, czy ty w ogóle traktujesz właśnie sam proces pisania, czy postrzegasz go jako przyjemny proces, w sensie, czy to sprawia ci przyjemność, to jest dla ciebie forma relaksu też i czy to jest dla ciebie ekscytujące, kiedy to mhm. robisz, czy bardziej ekscytujące jest to, że myślisz o tym. Jak może to pomóc odbiorcy i research, kiedy dowiadujesz się rzeczy, które, których akurat ci brakuje w Twojej wiedzy? Czy sam proces tworzenia, lepienia tych zdań, czy to jest dla ciebie jakby przyjemne? Mhm. Bo przez jedną z odbiorców, odbiorczyń twojej sztuki jedna z odbiorczyń twojej sztuki określiła twój styl wypowiedzi jako kwiecisty? Mhm. No to jest bardzo ładne określenie na kogoś, kto mówi za dużo, używa ozdobników niepotrzebnych i tak dalej. Nie mów tej pani co na myśli na temat twojego stylu pisania, tak? Mhm. Jej zdaniem Dobrze. był kwiecisty. Faktycznie, jak patrzysz na to, jak zrobić tak, żeby później ta książka tutaj sobie leżała przed nami i było wszystko ok to to trzeba podzielić na parę faz, w stosunku do których ja mam różne emocje i odczucia. Mm. Pierwszą fazą jest ten moment pomysłu. Ja go lubię, ale go w ogóle nie kontroluję. Mm. To jest taka rzecz, że ona mi przychodzi właśnie tak nagle, i to jest mm. różnie, bo na przykład w książce y, Włam się do mózgu o metodach uczenia się, było tak, że bo myślałem, hej, nie ma takiego miejsca, w którym są wszystkie te nowoczesne metody zebrane. A w przypadku na przykład najnowszej książki o tym, jak pracować lepiej, było tak, że kurczę, czy naprawdę pseudo-coaching jest jedynym źródłem wiedzy na temat tego, jak możemy lepiej pracować? Czy, czy ktoś na uniwersytetach nie wymyślił tego lepiej? Może ja się zajmę tym, co potrafię dobrze, czyli przetłumaczę ten trudny język naukowy mhm. na coś łatwego. Więc, więc to jest ten etap, który bardzo lubię wymyślania, ale tak jak mówię, nie kontroluję go. Pierwszym tym etapem, który jest pod moją kontrolą, to jest etap researchu, którego szczerze nienawidzę. Okej. Okay. To jest coś, co zajmuje mi najdłużej. To nie jest przyjemna rzecz, dlatego że... No, słyszałem, że w twojej ostatniej książce jest ponad 60 stron bibliografii. <grym> Dziękuję, tak. Co ciekawe, jedni uważają, że jest to dyskwalifikujące i br... to jest hmm. dla nich jeden z największych problemów tej książki, hmm. bo formułowali to to. Ale... Na litość boską, 60 stron bibliografii. Ale nie trzeba tylko czytać. Ktoś tak. czyta bibliografię. Jeśli ktoś czyta A bibliografię, druga osoba, to ma naprawdę ciekawe życie. Druga osoba użyła czegoś takiego. Na ponad 360 stron książki, 60 to tylko bibliografia. Wow, jakie research. Okay. Ciekawe też, że można to postrzegać tak skrajnie różnie. Różnie, no na pewno. Recenzję. W każdym razie jest tak, że mm, współczesna nauka. Jest tak szerokim polem do popisu, że nie ma dzisiaj chyba ani jednego czegoś, przynajmniej w dziedzinie psychologii, którą ja się głównie zajmuję, zjawiska, które byłoby szeroko uznane i poparte niemal w 100%. Zawsze jest jakieś ale. I mój problem polega na tym, że ja muszę wziąć pod uwagę to ale mhm. i przebić się przez przeróżne rzeczy, dlatego po to, żeby wyciągnąć sens. dlatego tak. nie musisz znaleźć ten. Odmienny głos. Tak. Kwestia coś, co zakwestionuje i go też przeanalizować. Absolutnie. Okay. I problem, dla którego to książki... się. że on jest czasami cichy i ukryty. Tak, ale w większości przypadków jest cholernie nudny mhm. i. A nie i możesz w... go zignorować. Nie mogę go zignorować. To co jest tak, że naprawdę ja, ja głównie. Czytam prace uniwersyteckie, akademickie, tego typu rzeczy, które serio, jak ktoś ma problemy z bezsennością, bardzo polecam na przykład teoretyczne modele motywacji ludzkiej. No nie ma nic lepszego. Ja właśnie to jest tak, jak powiedziałeś: dwie kawki, jedziemy, piszemy książkę, super. Trzy godziny później mam ochotę dowolnym przedmiotem z mojego biurka poderżnąć sobie żyły. Więc mhm. to jest sytuacja taka, w której no nie jest to coś przyjemnego, a niestety jest to proces trwający najdłużej. To są rzeczy, które są liczone w latach. Mm, ale, ale trzeba. Później sam moment pisania to jest najprzyjemniejsza sprawa. I a propos okay. tej, tej przyjemności, o której mówisz, to tam to znajduję. Tam znajdujesz. I, i, I na przykład pamiętam to bardzo dobrze. Jest taki rozdział mm, dotyczący, słuchaj, e, a, e, chronobiologii, czyli tego, w jaki sposób pora dnia działa na, naszą, na nasz aktualny wpływ. Autentycznie było tak, że akurat tę książkę pisałem tutaj. Wszedłem sobie do... Mm, do tego studia, w którym tutaj nagrywamy, bo tutaj, tutaj też ta książka powstała. I tutaj na półeczce obok mnie znajduje się książka Bogusława Wołoszańskiego. I wiedziałem, że mam napisać ten rozdział właśnie o tym. I pomyślałem sobie, hmm, okej, okay, chronobiologia. Co ma chronobiologia do Bogusława Wołoszańskiego? Absolutnie nic. Ale ja zrobię tak, że Początek tego rozdziału będzie hołdem w kierunku wielkiego mistrza. No i wiesz, to się zaczyna, minęła godzina 21.20, gdy monachijską piwiarnią burger Braukeller wstrząsnęła potężna eksplozja. I wiesz, no... I to jest, to jest już przyjemne, bo możesz się pobawić tym, mm, chociażby nawet wstępem do tego obrazu, i jest tutaj mm, cały podrozdział o, o zamachu na Hitlera w książce o tym, jak pracować lepiej. I, I tam jest ta chwila, o której ty powiedziałeś, czyli jak zrobić to, żeby ten cały research był komuś przydatny? Mhm. I, I to zastanawianie się nad tym jest chyba rzeczą, która powoduje, że najbardziej lubię pisać książki. I teraz ja nawet na swojej liście pytań do ciebie miałem, to, żebyś mi powiedział o najprzyjemniejszej chwili, w momencie, w którym jest, jest wymyślanie piosenki, jakkolwiek to, to jest tak trochę brzydko zabrzmiało, bo, bo wiem, że to nie jest tak, że ona po prostu nie było, a teraz jest. Mhm. Gdzie jest ta przyjemność, jeśli ona w ogóle istnieje? no Absolutnie istnieje. No, no. Największa chyba jest faktycznie w, w pierwszym momencie, kiedy coś, co wymyśliłeś po prostu działa, mówiąc no, tak ogólnikowo, ale... Ale działa dla ciebie, bo jeszcze nikt tego nie słyszał. No, tak, tak, tylko że no, tak naprawdę to jest najważniejszy moment, no bo jeżeli działa dla ciebie, no to zwiększają się szanse, że zadziała na kogoś innego, nie? Mhm. I kiedy słyszę właśnie ich reinterpretację które tworzymy wspólnie z producentem tej płyty. No to zdarza się tak, że po prostu po paru godzinach siedzenia nad tym kawałkiem i zmęczeniu jemy sobie obiad, wracamy do studia, puszczamy ten kawałek i on leci trzy razy zapętlony i tam dużo rzeczy się nie zgadza, końcówka jest niedopracowana, coś tam, coś tam, ale już wiemy, że, że to jest odpowiedni kierunek mm -hmm. na ten utwór i, i to jest chyba najprzyjemniejszy moment. Tańczymy sobie, bardzo dużo mówimy o tym, jak to będzie działało na, na koncercie. Naprawdę? Zwracacie uwagę na coś takiego? Tak, w sensie, no, wyobrażasz sobie to, że ten utwór na przykład jest bardzo dynamiczny, bardzo taneczny, więc mhm. myślimy o tym, jak, jak ci ludzie będą na to reagować. Jakbym, Albo jak tańczyć. podbić tą skłonność i chęć do tego, żeby zatańczyć. Tak, chociaż. Ciekawe. No nie, no. bo to zabrzmiało tak, jakbyście robili pod publiżka w innym znaczeniu. Nie wiem, nie. Czy, czy, czy to jest tak, że to, co. Czy my realizujemy to, co chcielibyśmy, żeby ta muzyka zrobiła y, z ludźmi, czy robimy coś, a później wyobrażamy sobie reakcję ludzi do tego? Czytajmy pytanie w tak. którą, Czyli jaka jest odpowiedź? Y, raczej jest tak, że robimy coś, a potem dopasowujemy w, wyobrażony sobie y, sposób reakcji na to. Mhm. A istnieje taki proces u ciebie, część procesu, której szczególnie nie lubisz, tak jak ja nie lubię researchu. Bo wiesz, że go trzeba po prostu zrobić, i hopie, no i wiesz, no robimy. Jest moment, który nie tyle, że go nie lubię, co on jest bolesny po prostu. Powiedziałem ci, że fantastyczny moment jest, kiedy słuchasz utworu i to działa, mhm. kiedy pierwszy raz zaczyna działać. Tylko, że to jest poprzedzone na przykład yy, trzema dniami siedzenia w studiu, gdzie przez 6-7 godzin słuchasz tego utworu zapętlonego. Mhm. Yy, i nie działa. I, I ty, mimo że próbujesz na wiele sposobów zrobić, żeby to działało, mhm. to to nie działa. I wracasz do domu po, yy, po tych kilku godzinach, yy, totalnie ogłuszony, bo słuchałeś cały dzień po prostu dźwięków, więc nie, nie chcesz słyszeć nic innego. Już? Nigdy? Masz wrażenie, że zmarnowałeś czas po prostu. Mhm. I że ten, który jest beznadziejny, i następnego dnia przechodzisz i jest to samo. Więc dlatego ten moment jest tak szczęśliwy, kiedy to działa, mm -hmm. bo mówisz: O Boże, jednak, jednak, jednak to było warte jakby tego czasu. Mm -hmm. Jednak jest to ok. Dlatego tutaj Ale ta bywają radość. takie sytuacje, w, której, w których to upada na tym etapie, że już nie wracasz do tego utworu, czy nie? Czy zawsze na koniec wypracujesz go tak, że będzie. Twarz na głowę. Kocham Cię na na. na... A, to z twojej najnowszej płyty. Jasne, że musi, musi być tak, że coś upada, chociaż y, jakoś tak teraz mamy tak, że to wszystko, co robimy, to doprowadzamy do takiego momentu, że nie rezygnujemy z utworu, mm -hmm. że on nie działa, nie działa, nie działa, jest pięć wersji, sześć wersji, siedem wersji i potem ósma jest zajebista. Po tygodniu ósma się staje jednak beznadziejna i kiczowata i wracam do pierwszej, która była świetna. Okej, okay, rozumiem, ciekawe. Drugim boleśniejszym momentem jest na pewno rejestracja wokali. Wiemy, że jest wszystko gotowe. Już jest tutaj praca wykonana. Siedziałeś w godzinie tych studiów, robiłeś. Chodzisz, mikrofon działa, pan Dawid. I jedziesz. Tak, tylko że. Co, co jest problemem? Bolesne jest to, bo znowu, wielokrotnie musisz zrobić próbę, żeby znaleźć ten jeden take, który ci się spodoba. Mhm. Ja też na tyle, na ile to jest możliwe, staram się nagrywać. Po prostu całą piosenkę. Okay, ale to, nie idziesz po fragmencie. Tak, to też się wiąże niestety no, ze spadkiem na jakości, bo mm, wkładasz bardzo dużo energii w to, żeby ta zwrotka brzmiała idealnie, potem nie starcza ci oddechu na refren, więc musisz dograć refren osobno. To jest duży, trudny proces. Mm -hmm. Ja akurat mam coś takiego, że jeżeli już wydaję płytę, to chciałbym, żeby ona była po prostu bardzo dobra. Yy, I Co miło z twojej strony. Tak, yy, nie, ale w tym sensie, że mm, niektórzy mają tak, że. Nie powinienem robić płyty, która będzie lepsza niż to, jak będę wykonawał na żywo. Mm -hmm. Bo ktoś, kto będzie na koncercie, może mieć wrażenie, ale no dobra, to nie jest aż tak dobrze. Ja jak tego płyta. właśnie bardzo nie lubię. Mm -hmm. I słyszałem kiedyś jakąś artystkę, której nazwiska nie wymienię, która nie śpiewała tak dobrze, jak na swojej płycie. I ja byłem zawiedziony. Ja mówię, gdzie są pieniądze za mój bilet. Mm -hmm. Ja bym ja chciał posł posłuchać słabego wykonania, ja bym sam pośpiewał. Tak. Ja to rozumiem. Mm, rozumiem obie strony, i tak jakby. Ja na szczęście mam to tak wypośrodkowane, że mm, zazwyczaj jestem w stanie na koncertach zrobić coś lepszego niż na płycie. W sensie, w momencie, kiedy nagrywam płytę, wydaje mi się, że to jest najlepsza wersja, mhm. ale przez powtarzalność i przez to, że później gram ten utwór na przykład 30 razy w trakcie 30 koncertów, co za 31. On jest już ulepszony, tak? Mm -hmm. mam, mam lepszą melodię, lepiej frazuję, lepiej oddycham, jestem silniejszy, bardziej przekonujący, bo znajduję mm -hmm. nową interpretację i, i ta interpretacja po, po czasie jest lepsza. Dlatego do dzisiaj możemy grać trójkąty i kwadraty i one dalej są ok. A bo ty nie słyszałem tego akurat. Przeżyły wiele zmian. Trójkąty i kwadraty. Mm -hmm. No to, to, to też nie. A może zależy na nociciak? Stoję na nodze. A, to kojarzę. Mhm. A. No więc tak, y, przepraszam, że tak długo, ale. Y, jakby mnie nie interesowało, bym przerwał, nie? To by były, po, chyba bym podsumował moment czekania, aż utwór zacznie jechać i moment, yy, w którym rejestrujesz technicznie po prostu... To słabe. Wokale. To, są, to są trudniejsze momenty, trudniejsze. które bywają mhm. frustrujące. Rozumiem. A z drugiej strony, no przepiękne, że to też kosztuje coś, nie? Jasne, tak, tak, tak. Mam do ciebie pytanie. Pytanie do ciebie mam. Mam do ciebie pytanie... Yy, które, y, które autentycznie mnie ciekawi. Czy ty... To dobrze, na tle tych poprzednich pytań będzie ciekawie. Tak, no bo w poprzednim y, moim pytaniu y, otarłeś się od takie coś, że najprzyjemniejszą, y, że ja mogę odebrać to, co mówiłeś w taki sposób, że najprzyjemniejszym elementem pisania jest jednak ten kreatywny flirt z odbiorcą. Y, no, czyli, czyli to taka rzecz, która wiąże się z, z pasją, z kreatywnością. Technicznie tworzenie zdań. Plastycznie tak. zdań. Wielokrotnie złożonych w moim przypadku a propos tego kwiecistego języka. Tak. Mógłbym też w takim razie y, wnioskować, że być może jakakolwiek fikcja mogłaby z Twojej strony kiedyś się pojawić. Mhm. Czy w ogóle fantazjowałeś chociażby na ten temat? Mam taki. Specjalny notatnik, mhm. w którym toż notatniku zapisuję masę pomysłów na książki fabularne. Jak tutaj siedzę, jako śląski chłop, yeah. to wydaje mi się, że moja następna książka będzie książką fabularną. Naprawdę? Mhm. I możliwe, że tak się nie stanie, bo po prostu nie wyjdzie, bo będzie słaba. Mm, bo ja też jestem w stanie przyjąć y, krytykę tak, że ona mnie powstrzyma zupełnie. I mhm. tak się zdarzało. Mm, od czegoś jasna, jasna sprawa. Natomiast y, ta fabuła mnie interesuje wyłącznie w takim znaczeniu, że ona jest nośnikiem jakiejś ważniejszej informacji. Okay. Myśl o tym, że stworzyłbyś jakąś opowieść. Mhm. Jest dla mnie. Od razu bardzo in Ciekawe. ekscytująca. Bo na przykład um, ja chciałem taką książkę napisać, która będzie dotyczyła tego, w jaki sposób w działa teraz polityka energetyczna, o tym, że kop paliwa kopalne nam się kończą, jak wygląda sytuacja związana z w ogóle katastrofą klimatyczną, która ma miejsce. I jak myślałem sobie o tym, że ja po prostu przytoczę fakty na ten temat, Bleh. Bleh. po prostu no okej. Okay. I dlatego zaczynam myśleć o tym, czy nie ubrać tego w formę pociągu, do którego ty wsiądziesz i przeczytasz tę książkę i pomyślisz sobie, wow, ciekawa historia. Kumam. A ja na końcu tego napiszę, hej, to jest prawdopodobny scenariusz, który się może wydarzyć, o ile nic teraz nie zrobimy. Okay. To jest taka rzecz, która mi chodzi Bardzo mocno, fajne. mocno po głowie. Bardzo fajne. Cieszę się. Miałem taki. Podpunkt właśnie w moich pytaniach do Ciebie, czy, czy możemy się w ogóle jakby nastawiać, że kiedykolwiek Ty o tym pomyślisz, a nie wiedziałem, że to już jest w takiej fazie, tak, gdzie, tak. gdzie naprawdę traktujesz to jako ewentualną przyszłość. Ale myślałem o wielu różnych wątkach fabularnych. Na przykład chciałem też kiedyś pokazać przewrotność ludzkiej natury i to, w jaki sposób y, może nastąpić to, o czym mówiliśmy trochę w kalifacie, że jak się na przykład tworzy zło i na napisać książkę z perspektywy przestępcy, mhm. po to, żeby go trochę bardziej zrozumieć. Różne rzeczy. W każdym wiem, razie... Czy czytałeś e, Czarne Słońce e, Żulczyka? Tak. No to tak, tak, tak. tak, tak A tak mi się tak bardzo e, hmm. podobała perspektywa. Bardzo odmienna od tego, jak na sobie ja postrzegam To świat, prawda. Więc... To było dla mnie bardzo ciekawy zabieg. Mm, I to jest chyba najprzyjemniejsze w książkach, że one cię pozwalają zabrać w miejsca, do których nie byłeś wcześniej. Z muzyką jest dokładnie tak samo. I tutaj chciałem dopytać o kwestię, która mnie bardzo szcz szczególnie interesuje, dlatego że ja rozumiem twoją fiksację... Barwą, albo melodią. Nie pamiętam, który z tych zjawisk. Nie pamiętam po pierwsze, co znaczą. Drugie, nie pamiętam, które z nich było czymś, co jest dla ciebie ważniejsze. W każdym razie dla tej ważniejszej, Twojej kwestii. Melod melodia. Melodia. W montażu nie została mi, tylko melodia. Sanach. Okej. A propos Sanach: Jednorazowy segment nazywający się Mam dla Ciebie niespodziankę, kochany, z okazji premiery naszego podcastu i jako, że to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy po premierze, to chciałem Ci dać prezenty. Segment prezent. Segment prezent. Wow. Pierwszym prezentem będzie płyta, najlepsze wydanie, mhm. płyty największej artystki drugiej dekady XXI wieku w Polsce. Największa artystka, jaka do tej pory tworzyła. Boję się, że mam podpowiedź na ścianie, Tutaj. naszego, naszego studia dla radio słuchaczy. Nie, nie, pod taką. A, pod taką. Znajduje się. Sanach. Y, sanach, artystka, którą wiem, że bardzo lubisz. Zgadłem? Zgadłeś. Zobacz. Wow. To jest zajebiste wydanie, naprawdę. Oni się Jaki postarali. Piękne, ty naprawdę mi to dajesz. Daję ci to jako prezent, ale nie tylko. O, zobacz, mam, piękne. Ten, mam torbę Paulinsowa. O, Paulina Mikuła, literatura. Bardzo dobra też książka, a propos książek. Książka o książkach. Bardzo fajna. Od jakiegoś czasu? Ja prywatnie? Zacząłem kolekcjonować stare wydania y, książek. Mm -hmm. Kupuję sobie używane książki, jako że. Miałem taki moment, że używałem elektronicznych czytadeł i zresztą one na wakacjach się y, przydają, no bo bierzesz coś, co waży 7 gram, a nie. 7 geta się mówi. No wiem, wiem, przepraszam. Nie ja z... wiem, nie, nie, portuło, nie zabrzmiało, no nie ale, ale chciałeś powiedzieć, a propos czego? A, że 7 czy, gram waży ten czytnik. Czy że biorę czytnik mm -hmm. na wakacje, y, ale. Lubię mimo wszystko bardziej czytać jakby, y, z papieru. Ja też. A, a jakimś, jakiś czas temu zacząłem doceniać właśnie starsze wydania mm -hmm. z, nie wiem, z lat 50., -tych, 60. -tych nawet. Ten żółty papier, zapach, jakaś plamka. Uwielbiam to, jeżeli ktoś mi sprzeda książkę, w której y, wnętrzu znajdę na przykład zakładkę z przepisem na ciasto, coś takiego, a. szernik. I mam dla mm -hmm. ciebie y, książkę, no bardzo ważną dla świata, mm -hmm. czyli. Zbrodnie, Zbrodnie i, karę. i karę Dostojewskiego. Fajne, zużyte wydanie. A nie, to nie Dostojewskiego akurat. Dostojewskiego. A, Dostojewskiego. Strzeliłem. Bardzo Ci dziękuję. Wiesz, że to jest dla mnie y, ważna książka, ale teraz mam taką. taką tutaj myślę, że ja ci po prostu zabieram tę książkę. Nie, ja mam bardzo dużo kopii tej książki. Okej, okay, to dobrze. A wybrałem dla ciebie taką, która wydawała mi się najładniejsza. Może kiedyś zagości w księgielni, kto wie, kto wie. Yy, jedna ostatnia sprawa, która mnie naprawdę bardzo, bardzo interesuje, to jest to, skoro mówiliśmy o tej melodii, o tych barwach, o tych pochodach wszystkich, yy, które się dzieją w, w tej piosence, to słowa. Słowa, słowa, słowa. Yy. No jak? No jak? Doszedłem do wniosku, że same słowa, których bardzo się kiedyś bałem, kiedy byłem nastolatkiem, zwłaszcza w naszym ojczystym języku. Tych takich słów się bałem? Bałem się wielu słów, ale bałem się słów używać w kontekście muzyki. Mhm. Y I okazało się, że nie boję się samych słów, co tego, co za słowami stoi, czyli treści. Wow. Y bałem się tego, ponieważ nie miałem zbyt wiele do powiedzenia. Y Okazuje się, że niezależnie od tego, jakich słów użyjemy, jeżeli używamy ich, opisując coś, w co w jakikolwiek sposób wierzymy oczywiście, to nie jest tak, że musimy przeżyć wojnę, żeby wiarygodnie opowiadać o tym, jak tragicznym wydarzeniem w, mm -hmm. w, w historii jest y ale jednak moim zdaniem jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko, jeżeli autor słów mówi szczerze te rzeczy. Y i dowodem dla mnie znowu jest właśnie trochę Sanach, która łączy ze sobą literacko-poetycko dwa światy, bo używa zwrotów y przestarzałych, y archaicznych mm -hmm. troszeczkę, ten pan, ta pani i miesza je z... Y znaczy ten pan, ta pani może nie jest przykładem archaicznych zwrotów, ale mhm. y, to znaczy jest tyś mnie, tyś tak. mnie y, coś tam oczarował, tyś mnie... Mhm. Y, I miesza to z, z anglicyzmami na przykład. Y, please, y, weźmy na kawę, please. Y, mhm. y, a mimo to ja nie mam wrażenia, że ona kłamie, że, że to jest dziw... że to jest nienaturalne. Nie właśnie. kłami, nie kłami. Tak. Wow. Zrobiłeś prawie większość tytułów dzisiaj. No robię co mogę, robię co Fajne. mogę. Ja lubię Twoją muzykę. Dziękuję. Yy, I to mi się właśnie bardzo podobało, że to mi się bardzo w stanach twórczości podoba, że i to jest dla mnie taki dowód, że jeżeli ktoś mi mówi coś, co rozumie i nie próbuje mi ściemniać, tylko wyczuwalna jest ta naturalność i ona przekonuje odbiorców do, do ciebie. Rozumiem. Ja w też to przypadku... czuję w jej tekstach. Mam tylko tak. jedno zastrzeżenie do jej tekstów, jedno, jedno, jedyne, no, że one nie są po śląsku. No tak, no to, to niestety mało nas jest w, w przestrzeni mhm. publicznej ślązaków i mało mhm. nas jest e, ludzi, którzy potrafią się dogadać, ja. ja. Ale i to musi być jakieś i, i to mhm. nie, albo jest grobla, albo jest u, szychta, ja. Ja. I, ja. ja zawsze ja się cieszę, jak jest fajnie pomyślane. Ja już się też żywię. Ja, A się nie cieszę, jak nie jest panie pomysza, ja, ja, Ja też się nie cieszę, ja? ja. I to ino, żeby to się wszystko wszystko pozamykało. Poza tym i darzyło. Ja, darzyło, ja. No. Żeby jak ja wrócę do domu, to żeby, żebym zjadł. Ja i ona, czyła, ja. Wodziąka, to jest ja. najlepsze ze wszystkich śląskich Śląski zup. Śląski zup. Ja. Ja. Suchy chleb i wody szklonka. Ja. Suchy chleb ja. i wody szklonka, to jest najlepsze ze wszystkich śląskich zup. Jak ją zrobi moja żonka, to jest już smy świata, co... <laughs> Przepraszam, oczywiście. Mm. I to jest faktycznie problem. Natomiast, no, wracając do Zuzia, swoich słów. Zuzia nie pochodzi y, ze Śląska, więc ona mm. go też nie umie. Ja ją uczę w wolnych chwilach. Mm. Jak się tam gdzieś przetniemy w studiu czy coś, to ja jej mówię. Dziucha, frejka, słuchaj. Tyś chcesz osiągnąć coś w życiu. Mm. Ty myślisz, że te nagrody gorolskie to coś znaczą. Yeah. Ty dopóki nie dostaniesz herbu węgielnego, coś ty jest za przeproszeniem. Żadna z siebie Frela. Yeah. Ja tak jej powtarzam. I ona słucha. To jest fajna dziewczyna, ja no, yeah. gryfno. Słuchaj. Z moimi tekstami jest tak, że dzisiaj czuję się fantastycznie, mając w perspektywie pisanie tekstu. Kiedyś to było dla mnie przerażające, teraz uwielbiam ten moment. Okay. Teraz jestem podekscytowany, kiedy na przykład brakuje mi jednej zwrotki, a już wiem na przykład o czym jest ta piosenka. To jest bardzo stresujący moment, bo słowa kładą się na tej melodii w zagadkowy sposób i... Jak wiele czasu spędzasz na tym, żeby coś napisać i wypełnić melodię słowami, ale kiedyś postawisz ostatnie słowo w tej melodii. I kiedy to zrobisz, to ono już zawsze tam będzie. I to jest, jest niesamowita perspektywa. To jest może takie właśnie pomnikowe trochę, ale to jest niesamowite, że w pewnym momencie zamykasz już jakby możliwość edytowania posta, nie? Mhm. Po prostu. Stoisz przed taką decyzją, okej, okay, jeżeli, jeżeli skończę pracować nad tym, to to na zawsze takie będzie. I musisz to dźwignąć, tę odpowiedzialność, nie? Ja na przykład mam, mam teraz jeden taki utwór, w którym koniec refrenu jest w języku angielskim. I pierwszy raz zrobiłem w ogóle chyba taki miks oprócz moich kolaboracji z Niemcami. Z, z, z hip, 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 hip Y, gdzie chyba użyłem jakichś angielskich y, wtrąceń. Pierwszy raz w swoim tekście, na swojej płycie chyba robię coś takiego, że y, refren jest taki, że y, mówię dosłownie, próbuję wstać, próbuję wstać, gravity sucks. Mhm. I za każdym razem, kiedy go słucham na razie, kiedy pracuję jeszcze nad tym, mam wątpliwości. I cały czas mam takie dni, kiedy myślę jakby... Hmm, Patrząc na to, o czym ten utwór w ogóle jest, i, i o czym opowiada, a, a. To jest uzasadnione, że ja mówię to po angielsku mm. i że to jest takie trochę kiczowate. Bardzo ładnie to zestawienie w ogóle brzmi ze sobą. Tak. No, bo jakby to zachowuje jakby szacunek do, do rymu i ten, ale jakby fabularnie też to ma sens. Tylko że mam takie dni, do tego słucham, i to jest dla mnie strasznie tandetne, więc. Yy, jakby, jak wyjdzie płyta, to yy, ten odcinek, myślę, że w sensie Zabierze... ten, ten fragment hmm. będzie, będzie mógł być yy, interesujący, bo sam jestem ciekawy, czy ostatecznie yy, ten, ten trend zostanie, czy go zmienię. Dzisiaj akurat ja tak, że raczej bym go zostawił ze świadomością, że jest to trochę tandetne. Hmm. Ale zobaczymy, zobaczymy. Książki, śpiewanie, różne rzeczy. Yy, zobacz, jaki fajny znalazłem sposób na to, żeby przejść do naszych stałych segmentów.

co to było? Kciuk w górę nie wiem, co mi się Kciuk stało. W górę? Przepraszam. Właśnie użyłem Moim czwartego za... narzędzia. Dlatego zostaje zdyskwalifikowany i to ja wygrałem, w związku z tym zaczynamy od Księgielni. Okej! Okay. Księgielni, nazwy, która niestety ku mojemu wielkiemu ubolewaniu na naszej richtig grupie yeah. y, została uznana no, z przeważającą liczbą głosów y, jako fantastyczna nazwa. Tak. tak. Teraz będzie Księgielnia. Tak, tak. tak. Księgielnia. Zobaczmy, co słychać w Księgielni. Obejmuje dziewczynę ramieniem. Przyciąga do siebie, całuje delikatnie, a potem mocniej, wpychając język w jej na wpół otwarte usta. Ona kładzie mu dłoń na piersi i odpycha go. Poczekaj. On wypuszcza powietrze, czując, że zaraz eksploduje. Mm. Jak długo? No, nie jestem zbyt doświadczona. No, przecież miałaś męża, prawda? No, to nie znaczy, że jestem doświadczona. Odpowiada ona i oboje się śmieją. Dziewczyna całuje go długo, a potem znów się odsuwa i pyta: Masz prezerwatywy? On klepie się po kieszeni. Jest oszołomiony, niemal pijany, tak, że ona musi go powstrzymać, przypomnieć, żeby założył prezerwatywę, a potem jest już po wszystkim: on jest zbity z tropu tą utratą kontroli. Jak to się mogło stać? Przecież wszystko sam zaplanował. Zgnieta chusteczkę ze zużytym kondomem i wyrzuca ją do śmieci. Wraz ze wszystkimi nadziejami na wieczór. Hmm, cóż to za książka zapytacie? Moja autobiografia. <grym> Śmieję się, się. <śmielę się. <śmielę się. No Właśnie jest nowy śmiech. No no to no się fajny, podoba. podoba mi się i to cieszę się, że akurat teraz go zastosowałeś. Podobało ci się? By... Nie. Chyba poszło w taką stronę, której się nie spodziewałem, okay. mimo że mm, podobało mi się na początku. Bardzo lubię nuary. Mm. Też mm. lubię bardzo ten klimat. E, tym bardziej... Tak. Ale co? jak zaskakująco szybko przeszło to, że tak powiem od trybarzenia do potrybarzenia. No. E, chodzi tylko o to, że Ona ja się nie pyta, autorem tego on on mówi, się pytam. masz prezerwatywy? On mówi, że mom. Mom i nagle wyrzuca i jest zawiedziony. No bo tam się szybko akcja zagęściła i on tam, wieś. Ale czekaj, czyli No on Oni tego, tego. No on fest. On normalnie się gzili. No, parzyli. Normalnie było. Poparzone. Ja nie wiem, czy to było normalnie, bo szybko, y, jakby przerwał tę czynność. O tak, może, mogę powiedzieć. A żeby... przerwał, czy skończył tę czynność? Y, skończył y, po swojej stronie na pewno. A śmiechy z seksu. <laughs> ja po prostu się staram powiedzieć tak, żeby dzieci mogły nas dalej słuchać. Oczywiście. Lawrence Block, amerykański. Pisarz, yy, który ma na koncie parę ciekawych rzeczy, nieznanych szerzej w Polsce, ale nieważne, był bardzo zainspirowany obrazami mojego skądinąd ulubionego autora, o czym Lawrence Block wspomniany nie mógł wiedzieć, ale on też bardzo lubi. Yy, autor ten nazywa się Edward Hopper. Edward właściwie, ale. Znamy się z Edwardem, nie znamy się, bo on już dawno nie żyje. W każdym razie, yy, mówiąc po polsku Edward Hopper, yy, fantastyczny autor, wielu może go kojarzyć z obrazu Nocne Marki, Nighthawks, yy, para ludzi siedzący, siedząca Tutaj dla radiosłuchaczy staram się namalować ten obraz w barze. Y, późny wieczór. No, no klasyka amerykańskiego y, malarstwa. Nieważne. Chodzi tylko o to, że y, Lawrence Block postanowił y, poprosić najwybitniejszych. Pisarzy współcześnie żyjących, o to, żeby na podstawie jednego y, z obrazu, właśnie wspomnianego Edwarda Hoppera, napisali na jego temat opowiadanie. I biorąc pod uwagę, że tych y, obrazów mamy wiele, to też powstało wiele różnych opowiadań, i teraz mieliśmy do czynienia z fragmentem jednego z tych opowiadań. Bardzo lubię to opowiadanie. Nie zdradziłem celowo końcówki, y, dlatego że ono się przewrotnie kończy. Obraz nazywa się Wieczorne Okna. Widzimy, tak, jakby podglądactwo uprawiamy, prawda? Tak, natomiast mam tylko jedno pytanie, um, które może zadać też um, jeden z Słuchacz, naszych słuchaczy. Czy, czyli jakby każdy z pisarzy wybrał sobie jeden obraz, i nie ma tak, że dwóch autorów pisze o jednym nie, obrazie. Każdy pisze o jednym. Okay. I mamy tutaj e, kilka, o jednym kilkanaście. Innym. O jednym innym. Oczywiście ten e, fragment dotyczył obrazu Wieczorne okna. Widzimy z daleka faktycznie okna wieczorem i widzimy cień pani, frelka sobie stoi w takiej, wiesz, różowej halce. halce. Mm, i, I widzimy częściowo dziewczynę i wokół tego mamy obudowaną całą niesamowitą historię. Bardzo co mi się podoba się ten dzieje? pomysł w ogóle. Fantastyczny. I to opowiadanie Chyba jest jednym z moich ulubionych tutaj. Jest też paru tutaj ciekawych, znanych powszechnie autorów: Stephen King, chociażby nawet Chee Lee Child, który jest autorem serii, którą bardzo lubię o Jacku Richerze. Naprawdę, Księgielnia rekomenduje W świetle i w mroku nazywa się ta książka. Tyle mogę powiedzieć, tyle ode mnie w księgielni. Jestem szczerze zaciekawiony, jaka będzie propozycja dzisiaj w cyklu Głęboko płytka. Proszę. Ja. Mi się bardzo podobało to, co zaprezentowałeś w dzisiejszej księgielni. Zresztą wspaniała nazwa. Dzisiaj w głęboko płytce. Głęboki. Dobra. Dzisiaj głęboko płytka prezentuje She is like the lonely shade of blue Captain the eyes till the bell rings after school So she wrote that night don't fall in love with her she said don't fall in love don't A, to ty śpiewałeś. A, ja. okej. Okay. Już śpiewał. E, co to było? To był, mój drogi, e, urodzony w RPA, aczkolwiek na co dzień stacjonujący w Los Angeles. Dawid Podsiadło. Nick Lang. To mhm. znaczy, to był utwór z jego repertuaru w moim wykonaniu. Mhm. O Niku, zbyt wiele wam nie opowiem. Opowiem wam jedynie tylko o kontekście, w jakim go poznałem w sensie jego twórczości. Osobowo. Ja jego twórczość. Okay. Już się tutaj, kurda, już się zjarzył włos na plecu. Bo powiem ci, że chciałem. Już się zjeżył włos, włos na plecu. Chciałem. Już chciałby startować do potyczki, już mnie tutaj złapać za słowo. Okej. Okay. W 2020 roku światu ukazał się album Lemons. Jest to oczywiście tytuł na cześć polskiego zespołu Lemon. Nick Lang jest ogromnym fanem zespołu Lemon i nazwał tak swój album Lemons. Nick Lang, pochodzący z RPA, stacjonujący na co dzień w Los Angeles. Los Niebezpieczny... Angeles się mówi. Los Angeles. Mm -hmm. Niebezpieczny artysta. Artysta potrafiący wjechać ci na banie. <laughs> Artysta wzruszający. E, tak naprawdę, utwór nazywa się Lonely Shade of Blue, jest przepiękny, z bardzo ładnym teledyskiem, który zresztą w jakiś dziwny sposób kojarzy mi się z filmem A Ghost Story, który bardzo też polecam. Casey Affleck i Rooney Mara. E, ale też jeżeli jesteście wrażliwi na tematy mm, śmierci, to... To wtedy nie polecasz. To uważajcie, bo ten film jest moim zdaniem mocny. E, mhm. Tak, no ale też wiecie, trzeba się zmierzyć z czymś, czego się boimy, albo też nie trzeba. Yy, wracając do Nika Leng'a, który nie ma żadnego związku z tym filmem, oprócz tego, że jego teledysk kojarzy mi się z tym filmem. Nick Leng wydał w końcu w 2020 roku swoją pierwszą płytę, wcześniej wydawał jakieś takie epki od 2016 roku. Bardzo utalentowany instrumentalista, piękny wokalista, a, tak, a przede wszystkim bardzo dobry kompozytor. Cała płyta chyba nie zrobiła na mnie tak wielkiego wrażenia jak ten jeden właśnie utwór, ten singiel, który w momencie, w którym go poznałem, maltretowałem przez wiele dni i godzin mm, i przeniósł mnie do naprawdę magicznego świata. Więc chociażby do tego jednego utworu, bardzo Wam ten, tego artystę polecam. Fajnie, fajnie. Bardzo dziękujemy za głęboko płytkie. Mm, I co? I to dobiliśmy do końca. I co? Coś, chciałeś jeszcze na koniec powiedzieć? Chciałem powiedzieć tak. Słuchajcie moich płyt, czytajcie jego książki. Wow. Najlepsza reklama moich książek ever. Powiem wam tak. Dzięki, że jesteście. To wspaniale mieć poczucie, że przez chwilę posiedzieliśmy razem i się pośmialiśmy. I było to dobre. Kochani, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bo ty mówisz do mikrofonu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za tydzień. A, no, jeszcze raz, przepraszam. Powiedz najpierw. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za tydzień. Za tydzień. Nie wiem, czemu to powtórzyłem. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten kanał, jeśli ten odcinek Ci się podobał i oceń go, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dawid? Tak.